Czekaliście może na film z przeróbkami waszych zdjęć? Także elo, witajcie moi drodzy, ja Starwi. Dzisiaj witajcie w kolejnym turbo dziwnym filmiku na turbo dziwnym kanale. Wasze zdjęcie także na pewno będzie ciekawie. Fajnie by też było, gdyby udało nam się dobić do 1500 lajków, tak jak ostatnio. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, jak jeżeli ktoś jeszcze oczywiście nie subskrybuje. Ja już nie przedłużam, zacznijmy zabawę, moi drodzy. Zacznijmy zabawę, dobra. Na początku mamy zdjęcie Quick oraz zdjęcie do Dziarnosia, właśnie. Co z nimi tu możemy zrobić? Oto jest pytanie. Te kolczyki, no nie wierzę. Dobra, wiecie co, zrobimy może takie fikumiku, że... Nie wiem, czy zamiana twarzy tutaj będzie znowu taka, wiecie. Ostatni filmik z przerabiania zdjęć był 30 lat temu, w związku z czym, moi drodzy, myślę, że coś, co robiliśmy 30 lat temu, myślę, że dzisiaj też możemy zrobić. Zamiana twarzy, to jest, wiecie, że ja to lubię, także tyle. Ja... O mój Boże. Jak to mówią, życie jest ciężkie. To nie no, ładny pan, ładna pani. O, co my tu możemy zrobić? Okej, mam pomysł. Zaznaczymy ci tego pada, w sensie nie, że pada. Ale jakie to było suche jeszcze, no nieważne. Myślę, że ta przeróbka teraz odmieni wasze życie. Myślę, zastanówcie się teraz, czy chcecie dalej oglądać ten film, bo naprawdę to odmieni wasze życie. Szok i niedowierzanie. Po kilku godzinach jakże ciężkiej pracy, projekt jest już gotowy. Nie, to jednak się nic nie zmieni. Ale zmiana, o kurde. Nie, to inaczej wyglądało w mojej głowie jeszcze przed chwilą. To nie taka miała być różnica. Już mi się nie chce, Klaudia, idziemy dalej. O kuźwa, ale to jest najlepsza przeróbka moim zdaniem wszystkiego, ever. Muszę ci tylko jeszcze brew usunąć, naprawdę. Tylko tego mi brakuje. Jak to mówią? Życie jest ciężkie. Dobrze, mamy Kasię, elo. Wow. No halo. Proszę pani, niech się pani da ładnie wyciąć, okej. Ona wygląda, jakby czegoś szukała. Czego ty możesz, Kasiu, szukać? Kasiu, masz jakiegoś kawalera na oku? No bo jak masz, to trochę głupio, jakbym ci poszukał. Dobra, poszukajmy się czegoś innego. Okej. Dobrze, Kasiu. Długich godzinek na myślenia wpadłem na pomysł, że będziesz skoczkiem, który skacze do wody. Ale najpierw trzeba niestety usunąć tą biedną dziewczynkę. Ja cię przepraszam bardzo, że tutaj niestety tak to wygląda. Okej, myślę, że nikt nie zauważy, że jej nie ma. Teraz zrobimy tutaj, wstawiamy Kasię zamiast tej dziewczynki. I jeszcze trzeba ci czepek na głowę założyć, dobrze. Czepek. Będziesz miał taki śmieszny czepek, okej. Teraz tylko ci to muszę jeszcze fajnie na głowę założyć. Dobra, nie ruszaj się tylko, proszę. Okej. Dobra, gdzieś tam ten czepek jest. Jezu, jeszcze płetwy może. Płetwy. Nie wiem, może dać ci tą drugą nogę. W drugą stronę ci dam tą stopę, super. Okej, Kasiu, jesteś moja droga. Okej, od dzisiaj jesteś takim skoczkiem wodnym. O mój Boże, jakie to jest głupie. Okej, lecimy dalej. Dobrze, Martyna, słuchaj, tutaj powtarza się sytuacja. Nie wiem, czy ta przeróbka na pewno nie wpłynie jakoś mocno na wasze życie. Także lepiej wyłączcie teraz ten film, nie oglądajcie go dalej. Nie. Ej, no nie. Ej, ja mówiłem, ja ostrzegałem. Martyna, nie no, super. Podoba mi się, bardzo mi się podobasz. Jesteś teraz na... Nie, idziemy dalej, nie. Dalej. Masz śliczny uśmiech, naprawdę, Wiktoria, bardzo mi się podoba. Aczkolwiek, zobaczymy, jak będziesz wyglądała bez kilku zębów. Jak to zabrzmiało, przepraszam. Nie chciałem, by to zabrzmiało tak, jak zabrzmiało. Oki. Ups, chyba nie tak to miało wyglądać. Nie tak był efekt zamierzany końcowy. Nie no, z daleka wygląda, jakby jednak tych zębów nie miała, więc spokojnie, mistrze Photoshopa, wszystko jest pod kontrolą. Powiedz, pomniejszymy jak najdalej tylko się da, żeby... Dobrze, jednak udało się usuwanie zębów, może kiedyś zostanę dentystą. No, myślę, że może to jest to, że zostanę kiedyś dentystą. Przed nami Julia. Tego misia możemy na coś zamienić, nie wiem, zamienimy na przykład na... Czemu to jest taki głupi, a mnie to tak bawi? No ja po prostu nie mogę, no. Może jeszcze zrobimy inny motyw, chwila, dajcie mi chwilę. Okej. Nie. No co się dzieje, głupi komputer? Łowienie ryby. Dobrze. O. Dobra. Już cię widzę jako rybaka. Może kiedyś zostaniesz rybakiem, nie wiem. Ja bym się na twoim miejscu zastanowił, no. Rybak to jest spoko zawód. Mi by się podobało w sumie. Okej. Jest, nie. Dobrze.
Zawsze chciałeś zostać rybakiem, ja się bardzo cieszę, spełniam marzenia. Lecimy dalej. Julia, nie wierzę. Mam pomysł. Wszystko jest pod kontrolą, moi drodzy. Dobrze. Popraw krawędź. Super. Że może damy ciebie trochę niżej, kolego. Wszystko idzie zgodnie z planem. Tak miało być. Bardzo dobrze, genialnie. Teraz jeszcze tylko... Fajne, nie? Podoba mi się, moi drodzy. To jest to. To jest... Jedna to jest Asia, ja jestem w środku oczywiście między nimi. I kolejna koleżanka, jeszcze nie wiem jak masz na imię, ale możemy cię nazwać Jadzia. Dobrze, mamy tu teraz czerwonym tym. Typowy taki paintowy napis. I dobrze, tak to miało wyglądać. Jeszcze serduszka. Super. No ale fajnie, podoba mi się. Fajnie. No, tyle w temacie, moi drodzy, tyle. Na dzisiaj kończymy, mam już dość tego Photoshopa, poważnie, no. Nie, starczy dzisiaj. Moi drodzy, na dzisiaj kończymy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia kolejnym razem. Piszcie w komentarze, jaka przeróbka była taka najdziwniejsza. Nie, moim zdaniem ta jest moją ulubioną. Trzymajcie się, do zobaczenia i hejo!